Cześć, witajcie, z tej strony Zdzichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z turystyki. Powiem Wam szczerze, że jestem na Węgrzech. Troszeczkę zwiedziliśmy, miałem w planach nagrać dla Was Budapeszt, ale jednak postanowiłem, że jest to tak duże miasto, tak bardzo rozległe i że po prostu, szczerze, troszeczkę wygrała moje lenistwo. Po prostu nie nagrałem dla Was nic, szczerze, ale myślę, że się nie obrazicie. Budapeszt, bardzo ładne miasto, ale chciałbym Wam zrobić taki króciutki filmik z takiego, powiedziałbym, z takiego typowo turystycznego miasteczka znajdującego się na półwyspie, jedynym półwyspie nad Balatonem, węgierskim Balatonem. Jest to miasteczko Tihany. Miejscowość nieduża. To jest wioska, 1300 mieszkańców, to czyli na wioskę też nie mała. Bardzo historyczna. Jak widzimy, przed nami znajduje się kościół. Jest to kościół, klasztor, kościół razem z klasztorem opactwa bodajże benedyktynów, założony jeszcze w XI wieku przez świętego Andrzeja. Dlatego bardzo ciekawe opactwo. Naprawdę, miejscowość bardzo warta odwiedzin, ale my się znajdujemy na jednym z wyższych punktów miejscowości, czyli na drodze krzyżowej. Jak widzimy, przed nami znajduje się 14 stacji. Widzimy, wszystkie są podwójne. Tam jedna jest taka do przodu wysunięta i tutaj też jest jedna do przodu wysunięta. No i koniec, jak zwykle powinno być, zwiększa po prostu krzyż z ukrzyżowanym Jezusem oraz z dwoma bodajże zabójcami. Oni byli, z tego co pamiętam z Pisma Świętego, po prostu Jezus został ukrzyżowany jako zbrodnia, złodziej, obok złodziei, którzy po prostu zaufali mu już chyba w ten sam dzień śmierci, trafili do nieba. Na miejscu Jezusa miał znajdować się Barabasz, który jednak przez lud żydowski, naród, został ocalony, a niestety Jezus Chrystus został ukrzyżowany. No i tak to się prezentuje. Miejscowość bardzo ciekawa, bardzo ładna, naprawdę bardzo warta odwiedzin. Znajduje się naprawdę na bardzo ciekawym miejscu. Może nie ma jakiejś naprawdę dużej starówki, ale klimat ma bardzo, bardzo uroczy, bym powiedział. Jedyną jej wadą jest to, że po prostu troszeczkę jest tutaj drogo. Ale jak wiemy, miejscowość typowo turystyczna, tania na pewno nie będzie i nigdy nie była. Ciekawostką jest to, że bodajże w roku 1921 w miejscowości przebywał ostatni król Węgier. Nie pamiętam dokładnie, może jakaś odnoga dynastii Habsburgów, Karol IV, który przed swoją emigracją, wygnaniem z państwa węgierskiego, spędził tutaj swoją ostatnią noc w ojczyźnie. No i tak to się właśnie prezentuje. Bardzo mi się tu podoba. No i bardzo polecam tutaj przyjechać. A ja się teraz z Wami pożegnam i zaproszę do kolejnych odcinków, które już niebawem. Pierwszy i chyba ostatni odcinek z Węgier. Cześć, Maciej Jaroszak.